dzisiaj. Mam do używania samochód Peugeot Partner, silnik 1.6, 90 koni. Nic szczególnego, bardzo wygodny samochód, ale chciałem pokazać, jaka może być różnica w spalaniu pomiędzy dwoma samochodami z tym samym silnikiem, ale no, różniących się kształtem karoserii i co za tym idzie innymi oporami powietrza. Jak pamiętacie, w Peugeocie 307 silnikiem 1.6 90 koni, auto dotarte, auto z silnikiem 220 chyba 2000 km, średnie spalanie na dystansie około 220 km wyniosło 3,6 litra na 100 km. Dzisiaj mam partnera. Auto praktycznie fabrycznie nowe. Rano ten samochód miał jeszcze 17 bodaj kilometrów. No, w tej chwili troszkę więcej. Używałem tego samochodu dzisiaj przez parę godzin. Tych 248 km zrobiło się samo na dzisiejszej trasie. Auto spaliło średnio 5,2 litra ropy na 100 km. Średnia prędkość, podobnie jak w tamtych przypadkach, czyli Peugeota 208 silnikiem benzynowym i 307 silnikiem diesla 1.6 90 koni, średnia prędkość to 61 km na godzinę. Czyli warunki mniej więcej podobne, chociaż dzisiaj więcej jeździłem po małych wsiach, miasteczkach, więc no to jest całkiem niezłe, tak mi się wydaje, spalanie. Dystans do tankowania, spalanie chwilowe. Przejechany dzisiaj dystans 229 km. Auto bardzo wygodne, do tej pory jeździłem partnerami tylko w wersjach osobowych, no dzisiaj wersja dostawcza. Byłem ciekaw, jak się auto spisze. Powiem szczerze, wow. Wygodnie, cicho. Troszkę może bym się pobawił ustawieniami radia, dlatego że na moje krzywe uszy powinno być mniej bazów, ale to pewnie jest do ustawienia. Siedzenia trzymają. Świetne materiały, no z przesady, świetny materiał, to nie jest skóra, ale bardzo przyjemnie w tym samochodzie się siedzi, przebywa. Auto jest wyciszone. To co fajne, to 90-konna jednostka w połączeniu z pustym tyłem. Bardzo dynamiczny samochód. Jak widzieliście, średnia prędkość 61 km na godzinę, to może nie wydaje się dużo, ale kiedy sprawdzałem na nawigacji średnią prędkość mojego prywatnego samochodu, to na mniej więcej chyba 54 tysiącach kilometrów średnia prędkość wyniosła 58 km na godzinę. Także tutaj troszkę szybciej się jechało, ale bez przesadyzmu. Fajny samochód. Ciekawe to porównanie spalania pomiędzy 307 silnikiem 1.6 90 koni a Peugeotem Partnerem, no w tym przypadku dostawczym, ale podejrzewam, że osobówka miały bardzo podobne spalanie. No i spójrzcie, auto fabrycznie nowe. Fajnie takim samochodem pojeździć, wiedząc, że wcześniej nikt przed nami go nie używał. Polecam.